Mieszkańcy Chorzowa i Bytomia oraz władze tych miast głośno sprzeciwiają się dewastacji Żabich Dołów, czyli terenu rekreacyjnego ze stawami, który leży na terenie kilku miast. Wygląd tego obszaru może znacząco się zmienić po rozbiórce nasypów kolejowych, do której przymierza się prywatna spółka. Uchwałą Rady Miasta Chorzowa z 2018 roku Żabie Doły uzyskały status obszaru przyrodniczo-krajobrazowego objętego ścisłą ochroną. Mamy obawy, że nagłuszenie tego nasypu to są miesiące prawdopodobnie długiej, ciężkiej pracy z ciężkim sprzętem, co wygoni stąd zwierzynę, która jest naprawdę w tym miejscu unikatowa, naprawdę unikatowe gatunki, także chronione. A przez to też zniszczy ten teren, zniszczy to miejsce naszych spacerów, naszej rekreacji. Ludzie też zaczną uciekać, to będzie kupę pyłu, kupę hałasu, kupę smrodu. A dalej obawiamy się tego, że jeżeli padnie ten taki pierwszy bastion, ktoś wyda na to zgodę, nie będzie protestu, to otworzy też drogę dla kolejnych inwestycji na tym terenie. Teren należy do jednej z bytomskich firm, która kupiła go w 2019 roku. Dwa lata później zwróciła się do władz Chorzowa o wydanie zgody na likwidację nasypów, bo chce odzyskać znajdujące się w nich kruszywo. Miasto odmówiło, ale decyzję Chorzowa uchylił wojewoda, wydając firmie zgodę na rozbiórkę. W tej chwili zbieramy podpisy pod petycją skierowaną do wojewody, której celem jest skłonienie wojewody do uchylenia tej decyzji, która została już wydana. Oczywiście będziemy również zawiadamiać Regionalną i Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mamy w planach także inne działania, także prawne, jeszcze nie do końca skonkretyzowane, bo jesteśmy ruchem oddolnym. Mieszkańcy miast, na terenie których leżą Żabie Doły, deklarują walkę o zielone tereny, które samoistnie odrodziły się po wygaszeniu tam przemysłowej działalności. Z decyzją wojewody nie zgadzają się również władze Chorzowa i Bytomia. Sprawa już trafiła do sądu. Prezydent miasta Chorzowa dwukrotnie kwestionował tą sprawę. Dwukrotnie wojewoda odrzucał tutaj wnioski pana prezydenta o uchylenie decyzji. Ponieważ wojewoda podtrzymał swoją decyzję, pan prezydent w piątek, 5 maja skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stroną w postępowaniu chce być również Bytom. Miasto przyznaje, że jest zainteresowane przejęciem terenu od prywatnego przedsiębiorcy. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wystąpiło też z wnioskiem o zwiększenie ochrony Żabich Dołów. Wspieramy władze Chorzowa w przeciwdziałaniu tego typu pracom na terenie tego zespołu krajobrazowego, który naszym zdaniem powinien być chroniony również przez wojewodę. Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy decyzję o przyjęciu zgłoszenia i de facto pozwoleniu na te prace rozbiórkowe, bo to trwale zmieni charakter tego miejsca. Zagraża to nie tylko kilkuset drzewom, które tam rosną, ale też wielu gatunkom zwierząt, które tam mają swoje siedliska. Jak przekazały władze miast, do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka 820 drzew, co w rozmowie telefonicznej potwierdził wspólnik firmy, która planuje rozbiórkę nasypów kolejowych. Jednocześnie przedsiębiorca zadeklarował, że firma chce zadbać o przyrodę i wszelkie prace prowadzone będą ze zachowaniem wszelkiej ostrożności. Przedstawiciel bytomskiej firmy przekazał nam również, że jest otwarty na rozmowy ze stroną społeczną.